Dziś oto stolicą Polskiego Teatru staje się Bukowina Taczańska, Dom Ludowy. Przez dwa dni uwidzimy 10 spektakli. Przyjadą teatry z podkarpackiego województwa, śląskiego, małopolskiego, co by tutaj zaprezentować ten swój dorobek, tą swoją miłość, radość do teatru. Ale też licząc, że może by się z CK dalej przejechać. Za wszystkie krzywimy kciuki. Witam tu przy sobie naszą panią sołtys Marysię Kuchtę. To jest aktorka naszego Bukowiańskiego Teatru Regionalnego. To też czuje, rozumie i cieszy się właśnie tym, że tylu aktorów tu będziemy przez dwa dni gościć. Witamy Andrzeja Skupnia, jak już przedstawiał, wicewójta i prezesa, który też w sercu i w rodzinie wychowany ku miłości, ku regionu w swoim, ku właśnie teatrowi, ku temu, co związane z naszą spuścizną. Jest z nami gospodarz sceny, Janusz Łukaszczyk Kołoc. Jakby co gdzie trzeba było, to właśnie do niego on tam za sceną poinstruuje, powie, podpowie, co by to nam wszystko sprawnie szło. I pewnie za chwilę przedstawi w którym teatr, kto będzie w naszym zadownym żyli siedział. A teraz już pytam o słówko i Wójta, i panią Marysię, nie? Ja nie gadam nic, tyś już wszystko powiedział, resztę dopowie pan Wójt. Witajcie wszystko łastomili, gospodarze, wysokie żyli. No i wy aktorzy i widzowie, bo bez tych dwóch rzeczy teatr nie może funkcjonować, bo jakie było poru tych widzów było, to i miał w to brawo zabić, to się od razu inaczej grał. Tego życzę, co by tak było i co by też było uznanie właśnie w Wysokiej Komisji, bo to zawsze od tego siedzą, że potem muszą tą niełatwą sprawę jakoś załatwić. I choć to nie jest takie przyjemne, ale muszą was jakoś i potem poukładać i nagrodzić. Nagrodą będzie też po te kwalifikowanie jeszcze wyżej, także wszystko to jest bardzo ważne. Cieszę się najbardziej, że mamy małych aktorów, bo to jest bardzo ważne, kiedy tacy mali się przebijają, oswajają ze sceną, z tą tremą. I ja zawsze gadał, że trzeba w szkole, bo to jest mi się trafiło być nauczycielem na chwilę, instruktorem zespołów i tak dalej, trzeba właśnie dzieci brać i ośmielać, bo potem jak się wtosi za młodu ze sceną, z występowaniem, troszkę obzwycaj, no czy nawet, jak wiadomo, jeszcze inną ręką, na ministranta na przykład, bo to jest trzeba lektora stanąć przed całym kościołem, przeczytać albo wejść między ludzi, no to potem jest gotowy materiał na przykład na takiego dyrektora, wójta czy sołtysa, no bo to przecież my będziemy no na chwilę, a oni dorosną i będą musieli brać wszystkie te sprawy w swoje ręce, no a jak się oswoją z teatrem, to nawet i może żywi będą mogli siedzieć tak jak dziś nasi panowie. Dziękuję bardzo za to, żeście przyjechali i życzę dobrego przeglądu. Dziękuję. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy ślą moimi ustami i wójt bukowiański Stanisław Łukaszczyk-Kołoc, ale i dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Antoni Malczak i pani Małgosia Kararus będą tutaj w niedzielę też przy rozdaniu nagród i przy ogłoszeniu wyników. Także nic ino zaczynać. Otwieramy ten 33. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, pytając o dużo wrażeń, refleksji, zadumy, uśmiechu. No i pytamy Janusza, co by nam resztę prowadził ten sejmik i opowiadał, co gdzie jako się będzie wyrobiało. Bóg zapłać. Bóg zapłać wielki za otwarcie. Nasi ostomili, jo, was te złot serciska witam na tym 33. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych i za waszą pomocą na początku chciałbym przywitać Radę Artystyczną, o której tu była mowa, a w Radzie Artystycznej w składzie zasiadają pan Jan Zdziarski, logopeda artystyczny, animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej. Witajcie, panie Janie, między nami. Jest z nami pan Andrzej Róg, aktor, reżyser, scenarzysta. Witajcie, panie Andrzeju.
i pan Benedykt Kafel, etnograf Małopolskie Centrum Kultury Soków w Nowym Sączu. Witajcie, panie Benedykcie. Nasi Ostomieli, ja jestem przybocem z organizatorami tego sejmiku. Jest Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, prezes Lech Śliwonik, wiceprezes pan Jan Zdziarski obecny, Małopolskie Centrum Kultury Soków w Nowym Sączu z dyrektorem Antonim Malczakiem i Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Taczańskiej z dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem. Przywitajmy i podziękujmy wielkimi brawami za tą organizację tego etapu. No i nasi ostomili, żeby nie przedłużać, bo już wszystko jest gotowe, przed nami pierwsze widowisko, Teatr Sioło, które działo przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Witamy też między nami scenarzystów i reżyserów, panią Anetę Adamską i Macieja Szukałę. Panie Macieju, jakbyście tutaj... O, śmiało, jest tutaj, widzicie, to ten człowiek jest odpowiedzialny za reżyserię. Nasi ostomili, a spektakl to śmierć na gruszy. No, takie pytanie. Ciekawe, co to się będzie dziać. Z tego, co tu się dowiedział, to jest adaptacja tej gruszy, na którą uda się uwięzić śmierć. A resztę pytań i ciekawostek odpowie wam sam spektakl. Także pięknie pytamy. Dwie minutki tutaj na przygotowanie i będziemy startować. Śmierć na gruszy, Teatr Sioło. Przywitajcie ich brawami.
Michasiu. No, kręć, nie kręć, a czytać nie umiesz. A co tam w gazecie stoi? Ależ no, dziennik antyklerykalny. No jak ci nie wstyd, kostucho? No takie paskudztwo do raju przynosić. Konfiskuję. A skąd miałam wiedzieć, święty Pietrze? Znalazłam w kieszeni misielca, to przyniosłam. To są samobójcy, powiadasz? Ha, 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 jeszcze ilu! Opędzić się nie mogę. Dzielapki, smarkaty, co to mi żyć nie umierać. Same mi na kasę płaczą. Nie ma rady. Muszę sam sprawy ludzkie wglądnąć. Skocz no, Michasiu, do raju, a przynieś jakie łachmany po dziadu nieboszczyku. Idę na ziemię. Posiądź tu sobie, kostucho. Odpocznij, a miej baczenie, żeby kto nie wszedł. Zresztą, furtę zamknę, a klucz z sobą zabiorę. Miej baczenie na wszystko, Michasiu. Śmiertka zmęczona wnet zaśnie. Bądźcie spokojni. Będę czuwał. Umocuj drabinkę, Michasiu. Gotowe? Gotowe. Zostańcie z bokiem. Niech was Bóg prowadzi. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków. Miejcie litość, Gosposiu. Dajcie łyżkę ciepłej strawy dziadowi. Idźcie stąd, idźcie. Dość się was tu kręci, daru zjadu jedny. Idźcie. Człowieku poczciwy, znalazłaby się łyżka strawy dla dziada? Smakowego nie mamy, ale... Czym chata bogata? Wierzcie, ojcze, wierzcie. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Poczekajcie na dziadku, weźcie sobie grusze na przegryzkę. Bóg zapłać, panie. A skąd idziecie i po co? A ze świata, panie. Od chałupy do chałupy o żebranym chlebie. A. Bóg zapłać, ludzie serdecznie. Imię. Co? Nazwisko. Co takiego? Nazwoga. Paszport. Panie policjant, puść pan Bogu ducha w innego dziada. No puść go pan. Nie masz? Precz ty. Święty! Tak, moi drodzy. To ja. Apostoł Piotr Święty. Widzę, poczciwi wy ludzie.
Nakarmiłeś mnie, od napaści obroniłeś, przeto nadaję ci prawo. Spełni ci się życzenie, jakiego sobie zapragniesz. Tylko pamiętaj, prędko się słowo rzeknie, a cofnąć się nie da. Zatem dobrze się namyśl, żeby słowo na marne nie poszło. Zostańcie z Bogiem. Mi się tak stało, że o, zły mi widocznie coś podszeptał.
Tak sobie siedzę, a tu patrzę, dzieci na gruszę biegną. Coś mnie tknęło, żeby powiedzieć, a bodajby ta grusza taką moc miała, by jej konary z bratów przytrzymały, póki im skóry porządnie nie wygarbują. Och, i tak to się stało. Słowo świętego Piotra na marne poszło. Oj, na marne, na marne. Oj, poszło na marne. Na marne. Co by teraz zrobić? Pogrzej się trochę, co? Pogrzej się, pogrzej. To i słabość przeminie. Oj,
Dzisiaj bardzo będzie. Widzisz, rosa się podnosi. Nie ma to jak ranek. Żyć, nie umierać. Skoczę po kozuszek na nogi, żeby cię tylko nie zawiało. Dobra, dobra, idź. Ola Boga! Śmierć! Śmierć! No co ty, chłopie, wyprawiasz? Dokąd to kumo? Do was właśnie. Po kogo? Po wyrobnika. Nie ma go w domu? Zawracanie głowy. Sama go przed chwilą przed chatą widziałam. Otwórzcie. Kiedy naprawdę go nie ma? Otwórzcie. Mam tu od świętego Piotra zlecenie. I jeszcze muszę z wyrobnikiem u Rudraju stanąć. Zlitujcie się! Chłopa mi zabieracie! No co ja teraz pocznę? Nie moja wola, rozkaz. Szykujcie chłopa do drogi. Gdzie moje niedzielne ubranie? Poszukaj na zapiecku. Poczekajcie, byście kumo. Do nieba kapał drogi. Poszłabym bluzki ugotować. A nie blisko. Dobrze, poczekam. Bo się pośpieszcie. Gorąco, spiekota. Oj, wy się zmachacie, kumo. Co robić? Gorąco, gruszki są czyste, jak miód. No. Grusza wam obrodziła? No, obrodziła, obrodziła. Święty Pieter bardzo je chwali. Święty Pieter, powiadacie? No dałabym wam na drogę, ale co wam po tym? Nie no, zjadłoby się gorąco. No, nadbałabym wam, ale stara jestem, gramolić się nie mogę. A z dołu chłopcy oberwali. Może wy sami? A jeśli pozwolicie. Sami, sami. To ja idę kluski gotować. Pomóż mi wsadzić na drogę. But, bo się chyba rozeschły. Nie mam czasu, idę kluski gotować. A ty to mi ostatniej przysługi nawet nie oddasz. Pośpieszcie się, wyrobniku. A to się nagruszy. A wiecie, kumo, właściwie to mi się w ogóle nie śpieszy. Nie wygaduj głupstw. Zaraz do raju idziemy. Zobaczę, to moja zgotowała, jakoś spać mi się zachciało. Ani mi się wasz bałkonu, zaraz idziemy do raju. No to chodźcie. I pójdę. No. Żebyś pękła, ty grusza przeklęta, co to jest w wyrobniku? Grusza zaklęta, bez mojej woli nie zejdziecie. Masz mnie stąd natychmiast zdjąć, słyszysz? Nie wiem, na nas czekają. A wiecie co, śmiechko, właściwie to mi się nie śpieszy. I spać mi się zachciało i głodny jakiś jestem. Pójdę zobaczyć, co moja tam ugotowała. Ludzie! To w Boga bierze nam pomoc! Ratunku! To się przepało! Formują czy co? To nie mogę.
Bogu. A wszystko to przez was. Chłopa macie zawołać, niech śmierć z drzewa zdejmuje. Wołałam. I co? Budziłam. I co? I nic. Stary jest, zmęczony. Dalej śpi. Zwoje jedne. Kary boskiej na was nie ma. Bodaj byście nigdy od mojej nie pomarli. Bodaj byście żyli wiecznie, aż do skończenia świata. Aż do skończenia świata. Zwoje jedne.
nie myśleć trzeba. O tak, sam się szturajem. Sztura? Tak. Wszyscy razem? Dobrze przywiązałeś? Na pewno wytrzyma. Gotowi? Zaklęta od lat 50? To nie mogłeś nam tego wcześniej powiedzieć, nic po niu? Krząkałem i przepraszałem. Stawiałem cierpliwość i uwagę. Ale mnie nie idzie, no piadł i piadł. Nie, nie, to nie do wiary. Śmierć na gruszy zaklęta od lat 50. Toć nikt nie umiera. A to się uradowali ludzie, co? Poużywali sobie. Używali, używali, jak szczenięta w studni. Ty mi tu nie żartuj, bo jeśli się przekonam, że zwodzisz... No jak mi boleśnie słuchać od was te słowa, kluczniku. Czyż miałbym zwodzić, żartować kiedy na ziemi głód, męca, nieszczęście? Nie, to nie do wiary. Skoczno mi, Hasiu, do raju przynieść trąbę ostateczną. Zajrzymy na ziemię. Ludzie są śmierci spragnieni. Chcieliby śmierć się mój duszy. Robią drzewo we dni i w nocy. Robią, wciąż robią i nic, i ciągle nic. Oprzyj o płot, a księżyc niech świeci i kieruje. I co widzisz? A nic nie widzę.
Bóg na tą gruszę wsadził? Wyrobni, uczciwy wyrobni. Lecz sami daliście mu prawo. Znów głupstwa pleciesz. A powiedz no mi jeszcze, dlaczego to wyrobnik sam śmierci z gruszy nie zdjął, skoro ludziom życie zbrzydło? Ach, dziwne losy człowiecze. Najpierw umierać nie chciał, później się zestarza, głupio, sił brak. Nie ma rady. Skoczą mi, Hasiu, do raju, a przynieś mi tu przyodziewek pątnika. Pędem schodzę na ziemię. Weź tam fujarkę! Kostucho, 50 lat próżnowałaś. Po coś właziła na gruszkę? Gorąco było, pić mi się zachciało, a stara zachwalała, że gruszki takie dobre. Podobno się sami chwali, święty Pietrze. Odpowiesz przed Panem Bogiem za to kłamstwo. Zgrzeszyłam, święty Pietrze, zgrzeszyłam, ale przysięgam, już nigdy gruszek nie ruszę, tylko zdejmijcie mnie stąd. Święty Pietrze, nie głodni, nie nędzni, nie życie wspierali, tak? Wiem. Oj, głupi my byli, głupi. Chcieliśmy, że jak śmierć uwięzimy, to i radość nastąpi. A ile my niedoli przecierpieli? Oj, Boże. Oj, psotniki, psotniki. A gdzie wyrobnik? Dlaczego nie nadchodzi? Już go prowadzę. I gruszę zrąbać, niż wzbudzić takiego. Posadźcie go na ławce. Wyrobniku! Wyrobniku! Poznajesz mnie? Człowieku nieszczęsny, czy nic sobie nie przypominasz? Święty Pieter! To ona, proszę świętego, śmiertkę na gruszkę wsadziła. To ona! Zamilcz, kobieto!
Serce masz twarde jak kamień. Wyrobników Pan Bóg osądzi. A ty? Ty mi jeszcze nie dojrzałaś do śmierci. No i bo też prawda. Całe życie w nędzy i w głodzie, a żyli nie mało. Oj, nie mało. Oj, nie mało. A ty weź mój kostur pątniczy i chodź po świecie o żebraczym chlebie. Bądź gotowa, śmiertko. Ja się boję. Ja się boję. Niech szczeźnie moc, która cię trzyma. Śmierci, zejdź z drzewa. Uciekajmy! Jakże mi lubi zabierać święty wietrze? Po co męczyć nieboraków? Dość się nabiedowali. Weź tedy fujarkę i graj, a pójdzie za tobą ten, komu sądzone. Prosimy tutaj do nas. To jest tak, nie wiem komu przekazać. Może pani dam dyplom? Tak. A ciupa go niech się może chłop zajmie, bo to takie bardziej sprzęt dla chłopa. Na siostro mieli, podziękujmy wielkimi brawami za to przedsięwzięcie, za to, co nam pokazali, za tą śmierć, która chodziła. Czasem by ją pasowało uwięzić, no nie na tak długo. Jest teraz wielkie brawa, nasi ostatni. I teraz, kochani, będzie krótka przerwa, bo trzeba wszystko tutaj posprzątać.
czas demontować, także będzie porę chwili przerwy.